Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest zadanie otwarte, krótkie odpowiedzi związane z liczbami rzeczywistymi. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, tablice maturalne zawsze warto mieć przy sobie i ewentualnie kalkulator. I rozpoczynamy. W naszym zadaniu mamy podać przykład liczby wymiernej x takiej, że... Spełnia ona podaną nierówność, no więc, moi drodzy, rozpocznijmy analizowanie zadania. Przede wszystkim mamy podać przykład liczby wymiernej. Co to jest liczba wymierna? Pamiętamy, że liczba wymierna to jest liczba, którą mogę przedstawić za pomocą ułamka. Czyli każda liczba naturalna, całkowita jest, mogę przedstawić za pomocą ułamka. Oczywiście ułamki typu 1 druga i także ułamki dziesiętne, które mamy przedstawione w naszym zadaniu, to są liczby wymierne. One muszą mieć rozwinięcie skończone lub też nieskończone okresowe i wtedy wiem, że jest to liczba wymierna. Jak się za to zabrać? No więc jak ktoś powie, no to okej, gdyby to było tutaj na końcu 98 albo 97, a tu 99, to łatwo byłoby jakąś liczbę tam wsadzić, zmieniając tylko końcową cyfrę. Natomiast w naszym przypadku nie mieści nam się tutaj nic pomiędzy, dlatego, żeby być pewnym, że to zadanie zrobione jest dobrze, zamienimy sobie te ułamki tutaj na ułamki zwykłe. Czyli 0,998 to jest inaczej 998, moi drodzy, tysięcznych. Natomiast 0,999 to jest 999 tysięcznych. I teraz tak, mimo wszystko, mimo zamiany, nadal widzimy, że pomiędzy nie, tu mamy 98, bo to 99, trudno byłoby nam coś wstawić. Dlatego wykorzystamy działania na ułamkach zwykłych. Bo co mogę zrobić z ułamkiem zwykłym? Mogę go rozszerzyć. I co to znaczy rozszerzyć? To znaczy, że licznik i mianownik mnożę przez pewną liczbę. To może być w sumie dowolna liczba, ale ponieważ rozszerzam, to wiadomo, że musi być ona większa od 1. I najlepiej, żeby była w naszym przypadku liczbą naturalną, czyli mnożymy sobie na przykład przez 2. Możecie sobie to pomnożyć też przez 3, przez 4, nie ma znaczenia, ale najlepiej wziąć taką najmniejszą możliwą, czyli 2 nam pasuje. Czyli mnożymy przez 2 licznik i mianownik w pierwszym ułamku i w drugim, żeby uzyskać takie same mianowniki, bo pamiętamy, że ułamków zwykłych nie możemy porównywać, jeżeli nie mają tych samych mianowników. I teraz tak, mnożymy przez 2, czyli w liczniku dostaniemy 1996 przez 2000, tutaj natomiast dostaniemy 1998 i tu będą też 2000. I teraz tak, jak się przyjrzymy teraz naszym ułamkom, to widzimy, że tu jest 96, a tu jest 98 na końcu. Czyli pomiędzy te liczby mogę już wstawić coś. To będzie 97. Czyli mój x, mój przykładowy x, liczba wymierna, która spełnia tę nierówność, czyli jest pomiędzy tymi ułamkami, to będzie x równy 1997. 7, czyli coś, co jest dokładnie pomiędzy naszymi licznikami. No i mianownik taki sam oczywiście, czyli 2000. I to jest, moi drodzy, odpowiedź do naszego zadania. Jeżeli oczywiście macie ochotę, możecie rozszerzyć to przez 3 lub też więcej i także podać nawet nie jeden, a kilka przykładów takiej liczby wymiernej x. I to jest, moi drodzy, koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych z maturą podstawową, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.